Wzrastający z roku na rok deficyt drewna na świecie zmusza nas do oszczędnej gospodarki tym surowcem. Zarówno przemysł, jak i handel zagraniczny żądają tarcicy najwyższej jakości, bo tylko z takiej można oszczędnie wyprodukować trwałe i dobre wyroby. Jak wiadomo, drewno zawiera znaczną ilość wody i jako surowiec przemysłowy, poza nielicznymi przypadkami, musi być do odpowiedniego stopnia wysuszone. Przetarte drewno segreguje się według gatunków i klas jakości. Następnie transportuje się je do suszenia. Tradycyjnie tarcicę suszy się na powietrzu. Obok niewątpliwych zalet ten sposób ma wady, bo wymaga długiego, nieraz wieloletniego składowania materiału oraz nie pozwala osiągnąć założonej wilgotności końcowej. W suszarni komorowej proces suszenia trwa od 60 do 450 godzin w zależności od gatunku, grubości i przeznaczenia tarcicy. Można tutaj suszyć iglaste i liściaste materiały tarte do każdej żądanej wilgotności końcowej. Suszarnia komorowa może się składać z jednej, dwu lub wielu komór. W każdej z komór przebiega oddzielny cykl suszenia. Urządzenia znajdujące się w sterowni pozwalają suszarnikowi prowadzić proces suszenia oddzielnie w każdej komorze. Oto funkcjonalny układ suszarni dziesięciokomorowej. Dwa rzędy komór, po pięć w każdym rzędzie, przylegają do sterowni, skąd jak wiemy suszarnik prowadzi i nadzoruje przebieg suszenia. W skład suszarni wchodzi jeszcze laboratorium. Ponieważ komora jest podstawową jednostką w suszarni, zapoznajmy się z jej budową. Oprócz stropu, komora posiada strop pozorny, umożliwiający kierowanie powietrza do sztabli. Wentylatory przetłaczają powietrze, grzejniki ogrzewają je. Rury nawilżające w miarę potrzeby doprowadzają do komory parę. W komorze znajdują się dwa sztaple tarcicy. Oto schemat działania komory. Wentylatory przetłaczają powietrze z przestrzeni między sztaplami i tłoczą je na boki na baterie grzejników, gdzie powietrze ogrzewa się. Ogrzane powietrze przechodzi przez sztaple, susząc tarcicę. Przekrój podłużny pokazuje nam, że powietrze przesuwa się po torze o śrubowej linii przebiegu. Do wymiany powietrza służą kominki. W sterowni na zewnętrznych ścianach komór znajdują się urządzenia służące do sterowania i kontroli procesu suszenia. Poznaliśmy budowę i zasadę pracy suszarni. Zajmiemy się teraz przygotowaniem tarcicy dostarczonej z hali traków. Materiał przeznaczony do suszenia powinien być jednego gatunku, tej samej klasy, jednakowej lub zbliżonej grubości oraz powinien mieć zbliżoną wilgotność początkową. Po zawiadomieniu kierownika suszarni o przybyciu nowego ładunku, robotnicy rozpoczynają układanie tarcicy w sztaple. Pożądane jest dla pełnego wykorzystania pojemności komory, aby deski tarcicy miały zbliżoną długość. Z obu stron sztapla tworzymy z desek czoła. Deski układamy na przemian czołami, raz z jednej strony sztapla, a raz z drugiej strony. Każda warstwa tarcicy spoczywa na przekładkach wykonanych ze zdrowego, iglastego drewna. Przekładki powinny być zaimpregnowane. Układanie jest czynnością niezmiernie ważną,
i od niego zależy w dużym stopniu, czy tarcica będzie dobrze wysuszona. Przed rozpoczęciem suszenia każdy ładunek tarcicy musi mieć oznaczoną wilgotność początkową. Ta czynność należy do obowiązku suszarników, którzy podczas układania wybierają dwie deski z każdego sztapla, czyli cztery z całego ładunku każdej komory. Od czoła deski odrzuca się odcinek o długości około 30 cm. Zaraz za nim pobiera się trzy próbki, z których środkowa posłuży do oznaczania wilgotności początkowej. Wyżynek kontrolny do kontroli w trakcie suszenia oraz dalsze trzy próbki. Wycięte próbki chroni się przed wyschnięciem w woreczku z folii. Zarówno próbki, jak i wyżynki kontrolne waży się. Na mokrych wyżynkach zapisuje się ich ciężary. Ciężary wszystkich czterech wyżynków zapisuje się także w odpowiednich rubrykach raportu suszenia. Ważenie próbek powinni suszarnicy rozpoczynać od wyregulowania wagi. Spośród kolejnych trzech próbek wybieramy do ważenia zawsze środkową. Dwie skrajne służą tylko jako ochrona przed wyschnięciem. Ważenie próbek odbywa się z dokładnością do 1/100 grama i musi być wykonane bardzo skrupulatnie. Od ważenia i wyliczeń zależy przecież, czy suszarnik dobrze oznaczy procent wilgotności. Ciężar zapisujemy na próbce. Początkowy ciężar zapisujemy również w raporcie. Tak samo postępując z wszystkimi 8 próbkami, uzyskujemy ciężar początkowy wilgotnego drewna. Teraz na mniej więcej 12 godzin umieszcza się próbki w suszarce. Aby uniknąć zawilgocenia próbek wcześniej włożonych, należy je przełożyć na dolne półki. Wilgotne próbki umieszcza się zawsze na górnych półkach. Próbki suszy się w temperaturze około 100 stopni Celsjusza, aż do zupełnego pozbawienia ich wody. Wróćmy do układania tarcicy. Robotnicy w odpowiednim czasie przygotowują w sztaplu miejsca na wyżynki kontrolne. W każdym sztaplu umieszcza się dwa wyżynki. Będą one służyły do bieżącej kontroli spadku wilgotności suszonej tarcicy. Właściwe ułożenie materiałów tartych powinno zapewnić szybki przebieg suszenia, równomierne wysychanie całego ładunku, pełne wykorzystanie pojemności komory oraz zabezpieczenie tarcicy przed spaczeniem lub spękaniem. Na czołach sztapla przekładki muszą być zrównane z czołami tarcicy. Przekładki ponadto powinny być ułożone w pionowych kolumnach jedna nad drugą, równolegle do siebie i prostopadle do długości komory. Gotowe sztaple posiadają kształty regularnych prostopadłościanów. Oznaczenie wilgotności początkowej tarcicy kontynuuje suszarnik z następnej zmiany. Kiedy kolejne ważenie próbek nie wykazuje już zmian ciężaru, suszarnik wie, że woda zupełnie wyparowała. Waga wskazuje teraz ciężar samego drewna. Ten właśnie ciężar zapisuje się na każdej próbce i w raporcie suszenia. Ciężar wilgotnego i absolutnie suchego drewna umożliwia suszarnikowi wyliczenie wilgotności bezwzględnej. Na podstawie wyliczeń suszarnika i odpowiednich tabel kierownik wydziału opracowuje plan suszenia.
Kierownik sporządza też wykres suszenia. Jest to program, według którego suszarnicy prowadzić będą suszenie materiału tartego w określonej komorze. Całość pracy suszarni, stan jej wszystkich komór w bieżącym miesiącu, obrazuje wykres Ganta. Dzięki niemu zmieniający się suszarnicy mogą dokładnie informować się o przebiegu pracy. Z wykresu wynika m.in., że w komorze numer 2 został zakończony cykl suszenia i suszarnik z następnej zmiany powinien natychmiast wyładować wysuszoną tarcicę. Jeszcze przed załadowaniem komory kolejnym ładunkiem tarcicy suszarnik dokonuje jej przeglądu i przygotowuje komorę do następnego cyklu. Podstawowym urządzeniem kontrolnym jest psychrometr, przyrząd do pomiaru temperatury i określania wilgotności względnej powietrza. Musi on być każdorazowo sprawdzony. Termometr mokry psychrometru jest połączony gazą ze zbiorniczkiem wody. Często gaza zanieczyszcza się i termometr mógłby źle wskazywać temperaturę. Dlatego też należy gazę co jakiś czas wymieniać. Suszarnik powinien jeszcze sprawdzić działanie wodzideł kominków oraz przekonać się, czy zawory doprowadzające parę do grzejników i rur nawilżających są szczelne. Należy również sprawdzić, czy dobrze funkcjonują odwadniacze, których zadaniem jest oddzielanie skroplin od pary. Dobrze działający odwadniacz pozwala na pełne wykorzystanie ciepła w urządzeniach grzejnych. Napełnienie odwadniacza powoduje podniesienie pływaka i odprowadzenie skroplin. Dopiero po sprawdzeniu wszystkich urządzeń i usunięciu ewentualnych usterek można załadować komorę. Kierownik wydziału powinien dokładnie omówić z suszarnikiem plan i wykres suszenia. Według zasad BHP przed zamknięciem komory suszarnik musi sprawdzić, czy przypadkowo nie został ktoś we wnętrzu, a dopiero potem zamknąć drzwi komory i rozpocząć proces suszenia. Suszenie rozpoczyna się od zamknięcia kominków, odkręcenia zaworu głównego i wprowadzenia pary do grzejników. Następnie suszarnik włącza wentylatory i odkręca zawory rur nawilżających. Zobaczmy, co się dzieje w komorze. Wentylatory przetłaczają powietrze z przestrzeni między sztaplami i tłoczą je na baterie grzejników i rur nawilżających. Ogrzane i nawilżone powietrze, przebiegając przez sztaple, nawilża drewno. W początkowym okresie stosuje się nawilżanie celem równomiernego rozłożenia wilgoci w drewnie. Od samego początku suszarnik obserwuje termometry i wpisuje temperatury do raportu. Później co godzinę wpisuje się oprócz temperatur wilgotność względną powietrza określoną za pomocą psychrometru. Na wykres nanosi się faktyczne krzywe temperatury i wilgotności względnej powietrza. Po 3 godzinach przerywa się nawilżanie wstępne, zamykając zawory rur nawilżających. Otwiera się również kominki, umożliwiając w ten sposób wymianę powietrza.
Teraz następuje w komorze właściwy proces suszenia. Krążące, ciągle ogrzewane powietrze przebiega przez sztaple i następuje odparowanie wilgoci z tarczycy. Suszarnik w dalszym ciągu notuje temperatury i wilgotność względną oraz nanosi krzywe na wykres. Odtąd co 8 godzin suszarnicy będą ważyć wyżynki kontrolne. Ciężary wyżynków będą zapisywać na wyżynkach i w raporcie. Oczywiście za każdym razem waży się wyżynki z obu sztapli. Zmniejszające się ciężary wyżynków pozwalają suszarnikowi obliczyć bieżący stan wilgotności suszonej tarczycy i wykreślić krzywą spadku tej wilgotności. I tak co godzinę suszarnicy odczytują temperaturę i wilgotność względną powietrza oraz określają stan wilgotności tarczycy. Jednocześnie starają się uzyskać warunki zbliżone do planowanych. Tutaj proces suszenia jest doprowadzony do 80 godziny. Trzymając się programu suszenia, suszarnicy w miarę potrzeby regulują warunki w komorze, np. przez otwieranie kominka nawiewnego, i kominków wywiewnych. Drewno pod wpływem ciepła schnie równomiernie, bez spaczeń i pęknięć. Jak zachowuje się drewno podczas suszenia, można sprawdzić tylko na wyżynkach kontrolnych. Wyżynki nadal waży się. Ciężary się zapisuje. A na wykresie prowadzi krzywą spadku wilgotności drewna. W procesie suszenia może się zdarzyć, że wystąpią niezgodności w stosunku do planowanych warunków temperatury i wilgotności względnej powietrza. Tu nastąpił spadek temperatury i równocześnie wzrosła wilgotność względna powietrza. W takim przypadku suszarnik powinien dążyć do stworzenia warunków zaplanowanych, a więc zmniejszyć wilgotność i podwyższyć temperaturę. Regulacja trwa dotąd, aż warunki w komorze pokryją się z planowanymi. Sto trzydziesta godzina suszenia tarczycy. Zbliża się zakończenie właściwego suszenia. Tarczyca osiągnęła już zaplanowaną wilgotność końcową. Jest to moment bardzo ważny. Warto więc zasięgnąć rady kierownika, czy należy już rozpocząć nawilżanie wyrównujące. Zaczyna się je od zamknięcia kominków, odkręcenia zaworów nawilżających i podwyższenia temperatury. Zabieg ten ma na celu wyrównanie różnicy wilgotności warstw zewnętrznych i wewnętrznych suszonej tarczycy. Po kilku godzinach nawilżania wyrównującego następuje studzenie komory. Suszarnik zamyka zawory rur nawilżających, wyłącza grzejniki i otwiera kominki. Wyłącza również wentylatory. Komora i drewno powoli stygną. Studzenie pozwoli uniknąć nagłego zetknięcia się gorącego drewna z zimnym powietrzem.
Wyładowanie tarczycy następuje dopiero po wystudzeniu komory. Staple rozbiera się, ładując deski od razu na wózki transportowe. Drewno formuje się w pakiety, które ułatwiają jego dalszy transport. Jeżeli suszarnia dysponuje wilgotnościomierzem, należy wyrywkowo sprawdzić, czy drewno rzeczywiście osiągnęło planowaną wilgotność końcową. Na koniec suszarnik powinien wypełnić raport i złożyć go do teczki. Raport jest dokumentem, metryką wysuszonej tarczycy. Praca w suszarni została zakończona. Drewno posiada taki stopień wilgotności, jakiego życzy sobie odbiorca. Ale jak wiemy, wilgotność drewna dąży do równowagi z warunkami klimatycznymi otoczenia. Dlatego też wysuszona tarczyca musi być składowana w warunkach uniemożliwiających zmianę osiągniętej wilgotności. Magazyn wysuszonej tarczycy powinien być klimatyzowany. Ma on zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury i pożądanej wilgotności powietrza. Dobrze wysuszona i dobrze składowana tarczyca umożliwi jej dalszą obróbkę bez obaw o pękanie czy zsychanie, a w konsekwencji zapewni właściwe i oszczędne wykorzystanie deficytowego surowca, jakim jest drewno. Thank you.